ci z was, którzy czekali się naczekali, ale w końcu się doczekali. Cześć, z tej strony Zardil, a przed wami w końcu na kanale Rimworld. Rimworld Fantasy z krasnoludami w roli głównej. Grać będziemy na takiej dość fajnej mapie. Jest trochę zielonego, no i oczywiście jest bardzo dużo gór do kopania, no bo jak krasnoludy, no to muszą mieć bazę w górach. Najpierw im przydzielę tylko trochę ekwipunku. Dobra, początkowy ekwipunek sobie pozbierali. No to trzeba im teraz tak, trzeba im szybko zbudować parę jakichś tam domeczków. O, niech będzie coś takiego, niech sobie takie cudo tutaj zbudują, tylko na razie. No i oczywiście muszą mieć drewno, żeby to zbudować, to niech powycinają sobie te wszystkie drzewa i zaraz wam przedstawię, kogo my tu będziemy mieli. A, plus jeszcze jakiś magazyn by się przydało zrobić, to niech będzie na razie na przykład o tutaj. Coś takiego, o, niech sobie będzie. I jeszcze im tylko szybko rozdzielę, co mają robić. Dobra, na razie im rozdzieliłem to tak, żeby każdy w razie potrzeby był strażakiem, pacjentem oraz tragarzem. Jakbym nagle, tragarzem plus w sensie, czyli że nagle im każe coś przynieść, nie? Na szybko, na już. No i tutaj im rozdzieliłem tak, żeby nie było, żeby było jak najmniej jedynek, że jak będę potrzebował, żeby nagle wszyscy poszli sobie na przykład zbierać rośliny, no to wtedy wszystkim dam tutaj jedyneczkę i pójdą pracować. Jeszcze oprócz tego bym im zmniejszył czas snu o 2 godzinki. W sensie tego snu, który muszą odbyć, nie? A, jeszcze tylko bym tu od razu zbudował. O, dobra, atakują mnie już jakieś chłopeczki. Ilu ich tu jest? Dużo chyba, co? Ojejku. No dobra, chciałem na trudnym poziomie grać, to będę grał na trudnym poziomie. Nie wiem tylko, czy mnie atakują od razu, czy nie. Ale zaraz zobaczymy. Atakują chyba od razu. Dobra. Co się może stać? Nic się nie stanie złego. Dobra, bo moi główni wojownicy są tutaj na dole. Najpierw oni niech się tutaj rzucą. Ten, jaki ma kask. Jakiś niemiecki. Szybko mi go skasujcie. On gdzieś tutaj broń wyrzucił. Bierz tą broń i idź się bić dalej. O, bardzo dobrze. Okej, okay, uciekają. No i pokonani. Dobijcie ich tylko. No, udało się. Bardzo dobrze. Dobra, no i teraz tak. Czy oni są ranni? Ktoś jest bardzo ranny? Ty wyglądasz, jakbyś była bardzo ranna. Ta, jesteś bardzo... Reszta nie. Dobra. Reszta git. Tu tak, szybciutko muszę wam zbudować miejsce snu. Nie wiem, ile tutaj osób jest w ogóle rannych, ale niech będzie, że tyle. Dobra, ty krwawisz, to odpoczywaj. Ty też odpoczywaj. Dobra, ty to możesz się sam leczyć i ty też możesz się sama leczyć, w razie co. No i dobra. Niech się położą. Ty lecz jego, a Rejka niech leczy ją, bo ona jest ranna dość. No i dobra, i tak. Kogo by tutaj mamy? Mamy Ezarina, czyli Ezarina Żelaznobrodego, czyli władcę tych krasnoludów. Mamy Patrykusa Krwawego Topora. Mamy Frije Wilczą Duszę, Eineka Złotowłosego, Rejkę Wieszczkę i Gardina Srebrnogrzywego. No i Ezarin jest rzemieślnikiem i górnikiem, no i walczy wręcz i ma jeszcze społeczne jako władca. Co prawda jego klan upadł i się musieli tułać w szóstkę, tylko tyle ich ocalało, no ale nadal jest ich władcą. Patrykus to jest wojownik, który ma duży poziom w strzelaniu oraz walce wręcz, no i oczywiście w górnictwie, no bo są krasnoludy. Frija jest budowniczką i uprawia rośliny. Einek jest kucharzem i również uprawia pole. Rejka głównie jest tutaj właśnie górnikiem, plus do tego jest dzieckiem badacza, więc ma intelektualne i medyczne. A Gardin jest artystą i lekarzem. No i oczywiście górnikiem, no bo to krasnale. Dobra, zobaczmy, czy połatani są wszyscy. Tak, elegancko. Dobra, to jak jesteście połatani, to w sumie do roboty. Się bierzcie, nie ma czasu. Stworzyłem też od razu im pola, żeby już potem tego nie robić i będą mieli tak, pola z korzeniem leczniczym, z chmielem, dużo chmielu, no bo to krasnoludy to muszą pić oczywiście piwo. Trochę sałaty, ziemniaków, kukurydzy. Dobra, praca idzie im bardzo dobrze, to od razu im zacznę budować już meble, żeby mieli gdzie spać, chociaż niektórzy, żeby nie spali mi na podłodze, no bo jak będą spać na podłodze, to zaraz będą obrażeni i w ogóle będą się zaraz bić. To są dzikie krasnoludy, to trzeba uważać na nich. Nie wiadomo, co im to ubaszczeli. Dobra.
ekstremalne ryzyko załamania. Wija. A, bo wy głodni jesteście. No tak, dobra, dobra. Zaraz was nakarmię. Jak nazbieracie sobie roślinek, to wtedy będziecie mieli jedzenie. A niedługo się zrobią ziemniaczki. Znaczy niedługo, nawet ich jeszcze nie zasadziliście, ale... Ale niedługo będą. Dobra, już zbierają jakieś pyszne jagody, czy inne jakieś leśne owoce. O, właśnie. Dobra, ale to nie, najpierw niech zbudują, bo widzę, że tutaj niektóre zwierzątka sobie zabijają inne zwierzątka i ich nie zjadają do końca, więc nawet nie będę musiał polować. O, to nie jest jakiś ranny, krwawi, ale brak zagrożenia, ale może się wykrwawić. No jak umrze, to wtedy będę mógł go zjeść. No, Fria już sobie znalazła łóżeczko, bardzo dobrze. No dobra, jedzonko, troszkę jagódek macie. Musicie wytrzymać trochę. Bez jedzenia normalnego. Ja nie wiem, dlaczego tutaj chodzą same dinozaury. No ale dobra. Ale nie no, osły już gdzieś widziałem. Gdzieś były. O, jakiś jeż chodzi? Proszę bardzo. Jest mięsko, dobrze. Okej, okay, 4 łóżka, 5 łóżek jest. 6 łóżek, dobra, wszyscy mają łóżka, tylko że nie wszyscy mają ściany jeszcze i dach. Ale przynajmniej są łóżka. To już jest coś. A tutaj biega sobie Ezarin i buduje dla nich ściany, dla wszystkich ludzi. Bardzo dobrze. Dobra, jak skończy budować te wszystkie domki, no to zbudujemy sobie gdzieś w tym miejscu kuchnię i zacznę już polować na zwierzęta i zbierać ich mięso, no bo tego jest już bardzo dużo, tych jagódek, więc będzie można z mięsa i jagódek robić już jakieś fajne posiłki. Nie będzie trzeba jeść jagódek na surowo. A potem zacznę wkopywać się tutaj w głąb tej góry i będę sobie budował warownię pod górą. Jak to przystało na krasnoludy. Potrzebne struktury obronne. Nie, my nie potrzebujemy na razie struktur obronnych. My to sami atakujemy napastników. Guardian chce się załamać. Dlaczego chcesz się załamać? Bo co? Średni ból. Znieważono. Ktoś cię obra... Odrażające sypialnie, no... Ziomek, spokojnie. No, przełomił się. Jak już pozbieraliście sobie te jagódki, teraz trzeba drzewa pościnać. Bo widzę, że nie budują, dlatego że drewna po prostu nie ma. To ci sobie tutaj... Suszą się na słońcu, niech się suszą, nie mam czasu ich grzebać. A są na tyle daleko, że moim nie powinno to przeszkadzać. Dobra, elegancko, jak to już jest zbudowane, to teraz pora zrobić kuchnię i spiżarnię. O, mamy jakiegoś odwiedzającego, dobra, chodź ziomek. Nie mam jeszcze łóżka dla ciebie, ale to sobie pobłąkasz się i tyle. Jakoś myślę, że tak mogę zrobić tą kuchnię, żeby też był i magazyn od razu. I jeszcze zrobimy sobie w ten sposób, o, ścianę, tutaj sobie wstawimy stół, do tego krzesełeczka, jakąś pochodnię, jedną tutaj i jedną zaraz będę musiał tutaj, dobra, to po kolei. Spiżarnia może być taka trochę większa, kuchnia może być mniejsza, wystarczy jak będzie taka. Dobra, i tak, tutaj jedne drzwi, żeby można było wchodzić sobie do spiżarni i zabierać jedzenie i przychodzić tutaj sobie jeść. I do tego drzwiczki tutaj i drzwiczki tutaj, żeby można było wchodzić sobie do kuchni. Teraz jeszcze tylko podłogę, trzeba im tu machnąć. Ale nie, w spiżarni niepotrzebna jest podłoga, o, coś takiego. Potrzebuję żelaza, czy tam stali. Wykopcie trochę tutaj tego żelaza, bo nie żelaza, tylko stali. Bo stali będę potrzebował do pieca. Dobra, piec niech będzie tutaj i do tego stół rzeźniczy niech będzie tutaj, o. A, i pochodnie miałem postawić, to postawię ją. Niech stoi sobie tutaj. 4 łóżko dla gości. Goście, wy przyszliście tutaj jak ja w domku z patyków i kupy mieszkam. A wy mi tutaj chcecie, nie wiem, wy tu chcecie mieć jakieś łóżka, może pokoje w ogóle jeszcze. Ja mogę teraz zrobić, proszę bardzo. Miejsce snu. Raz, dwa, trzy, cztery. O, takie piękne. I proszę bardzo, 5-gwiazdkowy hotel. Proszę się tutaj położyć. Śmiało. Możecie spać sobie ile chcecie. Oczywiście za darmo. No już nie będę taki, że nie będę wam kazał kasy mi tutaj dawać za spanie na trawie. Pod krzakami jakimiś. Dobra, drewno mamy dużo, okej. Okay. Teraz trzeba się zająć budowaniem, ale dobra, zaraz Zarin i Patrykus zaczną... No, chociaż sam Zarin będzie to robił, bo Patrykus jest tragarzem również. Dobra, to Freeja też będziesz w takim razie jeszcze... Boże, co tu się dzieje? To za dzwonki jakieś. O, wiem o czym zapomniałem. Zaraz będą mi płakać, że nie mają rekreacji żadnej. Proszę bardzo.
szał. O nie, coś wpadło w szał. Niedobrze, i to coś atakuje. Bijcie to coś. Dobra. Umarło. Albo zaraz umrze. Nie, umarło. Dobrze. Okej. To tak, od razu oprawiamy wszystkie stworzenia, jakie tylko tutaj się znajdą. W tym miejscu będzie właśnie składowisko na jedzonko. Wyczyszczę wszystko i dodamy tutaj sobie żywność oraz używki. Wszystkie chyba? Tak, tutaj dużo tego jest. Okej, okay, a stąd wywalimy całe jedzenie plus wszystkie tam te używki. Tam będą tylko używki, ale jakie mogą być, wszystko jedno. One chyba i tak mają datę ważności z 3 lata. A, i tu jeszcze postawimy sobie ewaporator, to troszkę może chłodniej będzie. O, Fria się ukryła w pokoju, ale o co wam chodzi? Ja wiem, że nie macie ładnie tutaj, bo macie tylko jakieś tam śmieszne szopy. Ale będzie dobrze, na pewno. Krasnoludy zaraz wejdą sobie pod ziemię, będą sobie tam żyć. O, oni jak sobie ładnie tutaj śpią, no ślicznie. W końcu możemy już sobie wpisać nazwę osady i nazwę frakcji. Frakcja się będzie nazywała Klan Żelaznobrodych, a osada Ezaridor. Maszutte i Gardin chcą teraz spać razem. Ona sobie zaraz stąd pójdzie. To ona jest człowiekiem. Byś się znalazł jakąś krasnoludzicę, a nie. Co z ciebie za krasnolud? Za babami oglądasz ludzkimi. Dobra, więcej tego żelaza od razu sobie wykopię, żeby zobaczyć, dokąd ono sięga. A, właśnie, to jedzenie miałem mu kazać robić, zapomniałem. Dobra, robimy tak. Syty razy 4, syty razy 1. Dobry. I dobry. I lubię sobie tak klikać. Teraz rób do uzyskania, żeby on mi nie robił ze wszystkich surowców, dlatego że takie tam jakieś jagódki zepsują się w 25 dni, a zrobione jedzenie zepsuje się w 3, czy coś takiego. Tego w razie co rób 4, a tego rób po 8. Dlaczego tak robię? No dlatego, że jeżeli tutaj jest gotuj posiłek syty razy 4, to on na raz gotuje 4, a jak nie ma zasobów na 4, to chociaż ugotuje 1, 2 albo 3, gotując po kolei, po jednym. A te mogą być 8. Jak moich jest 6 osób, no to 8 myślę, że będzie git, plus tamte 4 ewentualnie, jakby znalazł surowce na to, to powinno być spoko. Grzybki mi zaczęły już rosnąć. Fajnie. Będą oświetlać. Nadają jakieś piękno w ogóle, te grzyby? Gdzie to jest piękno? Tu, nie, minus 10. Nie! Dają piękno, bo tak to byłoby minus 16. Tak jak w pozostałych, czyli one dają z 5. Piękna, świetnie. No zaraz, mogę w sumie sprawdzić sobie, ile dają piękno. No, 2. No, 3. O, ale tu zaczęły też rosnąć. Mam nadzieję, że mi się jakieś te robale nie pojawią, ale na pewno się pojawią, na stówę. Jestem pewien, że na pewno jakieś robale mnie zaatakują, jak tutaj będę miał w środku, w górze, w swoją twierdzę. No ale cóż, lepsze robale niż balrog obudzony. Dobra, atakują znowu, ale mało tych strzałek jest. Do tych mnie zaczynają atakować. Jeden chłopek! Dobra, szybko go rozwalimy. Dlaczego jeden w ogóle? Ej. No zabijcie go, nie, on już mi Frie godził. Dobra, udało mi się go pokonać, jest... O, ale zumrze za 4 godziny. Dobra, to tam. Weź go, ubij. I idźcie sobie stąd. No i dobra. Na razie go nie potrzebujemy. I tak mamy dużo roboty, a ja nie mam za dużo jedzenia, żeby go karmić. A jeszcze na pewno się trafi sporo ludzi. Nowa para. Ejnek i Rejka. O, bardzo dobrze. To mogę mnie zabijać tego gościa, to bym miał łóżko dla niego. Dobra, jak jeszcze raz? Ejnek i Rejka. No dobra, to muszę wam zbudować gdzieś tutaj łóżko. Gdzie wam zbuduję? Tutaj. Łóżko podwójne, proszę bardzo, cyk. Niech tutaj buduje. Zarin, weź to, zbuduj im szybko. A, i to łóżko trzeba stąd zabrać. Tu też weź je tam odinstaluj. I tutaj w tym łóżeczku będzie sobie spała Rejka i Ejnek. To będzie albo dla... Na razie niech będzie medyczne. Jak ktoś tu potrzebuje, żeby się położyć, to niech się położy. O nie, zakażenie. Ua. Niedobrze. Rejka, idź tutaj. Kto ma lepszą medycynę? Ty masz 7, a ty masz 11. No to dawaj. Idź się uleczyć. Nie może nam umrzeć.
na zakażenie. Ale chyba nie umrze. O, już widzę, że nie. No, odporność leci już od razu o wiele szybciej niż zakażenie, więc na spokojnie. Ale niech sobie odpoczywa kobita. Wyłączy to medyczne, niech ono sobie śpi z tym Einekiem. Przynajmniej Boże, będzie chłop szczęśliwszy, nie będzie mi tutaj demolował wszystkiego dookoła. O, tu jest jeszcze więcej żelaza, bardzo dobrze. Od razu sobie powiększę tutaj tą strefę, żeby mieć więcej miejsca na surowce, bo jak oni zaczną tak mi wykopywać tą stal, będę miał zaraz zawalony cały magazyn. Ktoś tu przyszedł do mnie. Jakaś karawana, dobra, zobaczmy go sobie. Zarin, masz chyba najwięcej społecznych? Tak, dobra. Gdzie jest tutaj typ? Tu jest. Pohandluj z nimi. Uła. Co my tu mamy? Sprzedajmy to. Sprzedajmy całe złoto, jakie mamy. Złota nie potrzebujemy. No i po prostu będziemy mieli kasę, żeby sobie kupić coś od kogoś innego. O, i niech wykopią sobie coś takiego. I tutaj będą mieli sypialnie już swoje, pod ziemią. Wiem, że blisko bardzo wejścia, ale najwyżej tutaj tych sześciu potem będą mieli sypialnie jacyś wojownicy tylko, więc jak będą nas atakować, no to oni już od razu będą przy wyjściu, żeby się bronić. O, pola bardzo ładnie już wyglądają. Już mi wszystko pięknie rośnie. Krzew chmielu, krzew bawełny, ziemniaczki, kukurydza, kapusta. O, coś się samo oswoiło. Co to jest? Jakiś jaszczur śmieszny. No dobra, można cię tresować? O, można. Dobra, to cię potresujemy. Ezaryd niech go tresuje. Masz na chyba największy poziom. No, widać, że to krasnoludy się rzuciły do kopania i już nie ma pół góry. No i bardzo dobrze. Od razu sobie tutaj zaznaczę, gdzie chcę, żeby były drzwi oraz podłogi. Ale podłogi będą tylko drewniane. Podłogi będą tylko w pokojach, a na korytarzu będą podłogi z jakiegoś kamienia. Będę też potrzebował jakiś prowizoryczny stół kamieniarski. Tylko gdzie go postawić? Może tak go tutaj postawię na jakiś czas. Tylko no muszę zbudować tutaj jakiś taki malutki domeczek, żeby mi tego nie robili pod otwartym niebem, no bo będą robić to wolniej. A potrzebuję kamieni z tego granitu, żeby tutaj ściany budować, no bo nie chcę, żeby tutaj żelazo było. Dobra, jeszcze jakaś pochodnia i potrzebuję zrobić wysypisko. To niech to wysypisko będzie sobie tutaj. I chcę, żeby tutaj były same odłamki. A tu, w tym miejscu, no jakoś tak, na przykład. Chcę, żeby były kamienne bloki. O, właśnie to. Żeby od razu, jak któryś krasnolud tutaj zrobi te kamienie, żeby tutaj odkładali i żeby potem dalej już zanosili i budowali. Nie będzie trzeba wtedy latać gdzieś. I stąd muszę wyrzucić wszystkie odłamki. Kamienne bloki, znaczy. O, w ogóle ładną mam rameczkę koło kamery. Taką średniowieczną. Pasująca. Znajdę sobie jakąś może z kamieniami, to będzie pasować bardziej do krasnoludów. Dobra, stan żywności, no już mało mają tego jedzenia. Trzeba więcej jagódek już im kazać pozbierać. O właśnie, może drzewa? Nie, nie ma za bardzo jabłek. Jabłonka jest tylko jedna. Chcę, żeby tak ściany były zrobione z tych kamieni. Ja wiem, że jak je wygładzę, to będzie plus jeden do piękna, ale to wygładzanie trwa tak długo, że mi się nie chce, żeby oni to robili. Kolonista potrzebuje ratunku? Weź, wyposaż to. Co się z tobą dzieje? Schlałeś się! No ale to krasnolud, no to co? To normalne, że żrą i chleją. Tu się ładnie suszą. No już szkielety zostały. Dobra, ale jak znajdę krzaczek jagódek, to... O, jest jakiś krzaczek, dobra, to teraz sprawdźmy. Dobra, 30 krzaków jagódek, okej. Okay. Jeszcze tutaj gdzieś były jakieś krzaczki. O, te, właśnie. Zobaczmy, czy gdzieś... Dobra, ich jest 66, ale nie wszystkie mogą być już dojrzałe, bo już zbierałem stąd sporo. Dobra, żarcia jeszcze trochę mam, więc się już nie martwię. Zaraz będzie kapusta, zaraz będą ziemniaki, których będzie tutaj bardzo dużo, tych ziemniaczków. Chmiel, no jeszcze 50%. Zanim ten chmiel dojrzeje, to będę chciał już mieć te beczki na tą brzęczkę. Brzęczkę. Na piwo. O, szczur. Normalne zwierzę w końcu jakieś, a nie jakieś dinozaury albo jeże. Czy jesz? Normalne zwierzę, ale nie spotykałem go wcześniej w Grimworld. On z moda albo z DLC jest, nawet nie wiem w sumie. O nie, coś poluje na Eineka. Niedobrze. Jakiś krokodyl wielki. Einek od razu dostał pysk. Dobra, umarł. Okej. Okay. No to Einek sobie go dobi w takim razie. Skoro na ciebie polował. Dobra, i od razu go weź pokrój na mięsko. O, i on teraz będzie robił sobie ten, lepsze jedzonko. Tylko ty, mordo, ty krwawisz. Kurde, no. Krwawisz, no. Cię połóż. Gdzie ty masz? A, ty masz tu łóżko. Dobra, weź... szybko weź się tutaj połóż.
Kto tu jest blisko? Ty jesteś najbliżej. Chodź tutaj, musisz go uleczyć, bo on tutaj krwawi i przez to zaraz będzie robił brudne jedzenie. Jak będzie brudne jedzenie robił, to będą wszyscy zaraz chodzić i żygać. Posprzątaj tutaj i bierz się dalej do gotowania. No, tu jeszcze kawałek. Patrykus, ty możesz? O, możesz. I brud też posprzątaj od razu. Mówiłem, że stali zaraz będę miał od cholery. 2800. Jest. O, jaki ładny grzyb tu wyrósł. Dojrzały, ale nie mogę go zebrać. Mogę go wyciąć. To go zostawię, niech sobie będzie. No na razie jest spokojnie. Zaatakowali mnie tylko na samym początku, a potem mnie zaatakował jeden typ i raz jakieś zwierzątko mnie zaatakowało. No tak to na razie spokojnie. O, żeż ty, Rajka jest w ciąży. Cholera. Znaczy to dobrze w sumie chyba, ale... Nowa para. Ezarin i Fria, no proszę. No zaraz będzie kolejna w ciąży. O nie, widzę, że drewna nie ma już. O, to trzeba wykopać. Kowale drewna, do roboty. Trzeba wydobyć drewno, bo zaraz nie będzie drewna do pochodni, nie będzie drewna do pieca. Bardzo dużo jeżyn jest i bardzo dużo... To jest pine nuts. Szyszki jedzą? Hajnut to jest szyszka? Oni, co oni, harcerze, że szyszki jedzą? Muszę aż sprawdzić, co to jest hajnut. Oho, atakują. To zaraz sprawdzę. Ile? Atakują natychmiast, dobra. Trzech? Czterech. Jeden z łukiem, dwóch z łukiem. Dobra, szybko pobici będą. Kryjmy się tu, za górą, tą, żeby tych łuczników podejść tutaj jakoś. Niech oni podejdą do nas. Ten, jaki berdysz ma. To jest grane. Dobra, do ataku. Zarin, ty dogonisz tego łucznika. Ty się rzuć na tego gościa. O, dobra, wszyscy się go na niego rzućcie. A Fria... Dobra, Fria niech tutaj sobie stoi. Nie, goń tego łucznika. Dobra, elegancko. To wy teraz atakujcie tamtego łucznika wszyscy. Ten łucznik, co tutaj kombinuje. Dobra, już po nim w sumie. No i dobra, i ten tamten ucieka teraz. Kurde, ucieknie. No ale trudno. Dobra, nie gońcie go, szkoda czasu. Kto tu jest ranny? No, chyba nikt w sumie. O nie, ty jesteś bardzo ranny. Bardzo niedobrze. Ty od razu idź się połóż. Rejka też w sumie. A jednak ty tylko szybko idź. Dobra, 20 godzin to na spokojnie. 20 godzin zdążysz tutaj dojść. I się położyć, żeby cię... A co to? Kto to tutaj jest? A co, ja go tu nie widziałem? Przecież oni uciekli. Ty, jakiś gałgan tu nie uciekł. Patrykus, dobra, ty coś sobie niesiesz, to sobie nieś. O nie, ten gałgan zaczyna podpalać. Jak ja ich nienawidzę. Dobra, zabić go. Zaraz, ty nie, ty weź ugaś ten ogień. Dobra, i teraz się zajmijcie nim wszyscy. Bardzo dobrze, dostał gonga. O, elegancko. Czy on umarł? Ta, umarł niestety. No ale kurde, umarł mi na zielu leczniczym. Kobieta żyjąca wśród dzikich zwierząt przybłąkała się. Możesz spróbować ją oswoić albo aresztować. O, co ty, coś ty potrafisz? Społeczne potrafisz, jesteś psychopatką. To się gardnie się załamie. Załamuj się. Wilczy głód. Ty najpierw ulecz ludzi, a potem będziesz jadł. Zarin i Fria sobie śpią w spichlerzu. Właśnie, bo oni drewna nadal nie wykopali, a mieli wykopać. Gdzie są moi kowale drewna? Kto jest kowalem drewna? No, cztery osoby. O, wesele? Ejnek i Rejka? Bardzo dobrze. O, Rejka zmieni swoje nazwisko na Złotowłosy. Rejka Złotowłosy. Niech sobie będzie. Jakie wielkie dinozaury. Ale one muszą mieć mięska w sobie. Nie ma tutaj nigdzie napisane. Tu gdzieś będzie na pewno. O, jest! Ilość mięsa z dorosłego osobnika 1200? O matko, już mamy chmiel, a ja nie zrobiłem tych beczek. Kurde, i trzeba będzie to tutaj mi zalegać. Gdzie się tą brzęczkę robiło? Produkcja. Browarnia, o właśnie, tutaj. Tak, ustawię browarnię. Tutaj zrobię drzwi i zbuduję sobie coś takiego. I tu w tym miejscu będą sobie tak stały te beczki. O, atakują. Od razu zaczynają atakować. Każdy dostanie po jednym. O, elegancki strzał. Na hita, dobra, to jego zaatakujcie. Zarin, ty też idź tam. Bardzo dobrze, ale połamali ich wszystkich. Elegancko. Tego chłopa będzie trzeba uleczyć. Co on w ogóle... Kim on w ogóle jest? Mogę to sobie zaznaczyć, jak on go niesie? O, mogę, dobra. Górnictwo. No, to swój chłop. A to kobieta jest. Swoja baba. O, nie. No, to świetnie. No to kto idzie oberwać wybuchem? No trudno, dobra, to Ejnek, idź tam. Przejmij bombę na łeb.
Ajajaj. Ugaś się. Dobra, zbuduję na razie tyle beczek. Zobaczymy, czy to wystarczy. Też nie chcę się oskubać z całego drewna. Tylko się zaraz załamie. Nie, Rejka go odrzuciła. Ale Rejka jest z kimś przecież. Patrykus, no co ty tutaj ten... Do Rejki się zalecasz, jak Rejka w ciąży jest z Einekiem. O, ciąża, drugi trymestr. Proszę bardzo. No jak ty, Patrykus, do ciężarnej się zalecasz, no? O właśnie, bo ja zapomniałem w ogóle o tym więźniu. On tu głodny jest. Co jest z tymi zwierzętami, że one tu przyszły? Dobra, chyba trzeba, moi drodzy, tutaj zrobić egzekucję tych zwierzątek, bo ja się boję, że one mi to zaraz zaczną moje kozy zabijać. Te wszystkie zwierzątka trzeba dopuścić. Kto jest ranny? Fria tylko. Dobra, troszkę krwawisz, to Fria idź sobie odpocznij. A wy poprzenoście... Ty nie możesz przenosić, szlachcicu. Ty też nie? Za ciężkie? Tak. Ile to waży? Jest tu gdzieś waga? 27 kilo nie podniesiesz? Daj spokój. To ja codziennie więcej dźwigam w brzuchu swoim. No nikt tego nie podniesie. No dobra, no to w takim razie Einek, musisz... oskurować te wszystkie zwierzęta, no i tyle. Patrykus się załamie, dlaczego? Spożywanie posiłku na ziemi? Przecież tutaj chyba masz stołówkę. Okropne sypialnie. Szał obrażenia. No, świetnie. Co tam się wydarzyło? Coś tutaj się biło gdzieś, ktoś z czymś. A, Guardian się pobił. No, środkowy palec prawej stopy mu odgryzłeś? No, czedziałeś, chłopie, chyba. Weź się ulecz sam, ty siniak. No na Boga. Jak, Patrykus, mogłeś mu odgryźć środkowy palec prawej stopy? No w butach chyba chodzi. To przez buta się przegryzłeś? Ja nie wiem. Zaczynają już odwalać ci koloniści. Jeśli ten film ci się spodobał, to oceń go, napisz coś i zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Zapraszam również na mojego Discorda, gdzie możesz pogadać i pograć z innymi widzami. Link znajdziesz w opisie. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.